Jednym samolotem lecą Polak, Rus i Niemiec. Niestety w maszynie padł silnik i istniało ryzyko, że nie dolecą na miejsce. Żeby zmniejszyć obciążenie samolotu, Niemiec wyrzucił swój hełm. Jednak to niewiele dało. Rusek wyrzucił wtedy swojego akacza. Jednak i to też niewiele dało. Polak zastanawiał się, co on może wyrzucić. Jedyne co miał, to granat, którego wyrzucił z maszyny. Trzech bohaterów jakoś doleciało na miejsce. Na lotnisku każdy poszedł w swoją stronę. Niemiec spotkał płaczącego chłopca. Pyta się go: chłopczyku, dlaczego płaczesz? A chłopczyk odpowiada: ponieważ z nieba spadł hełm i zabił mi dziadka. Szedł sobie Rus i również spotkał płaczącego chłopca. Pyta się go: chłopczyku, co się stało, dlaczego tak płaczesz? A on odpowiada: ponieważ z nieba spadł akacz i zabił mi dziadka. Polak natomiast spotkał na swojej drodze roześmianego chłopca. Pyta się go: chłopczyku, z czego tak się cieszysz? A on odpowiada: śmieję się, ponieważ dziadek tak piernął, że stodoła wyleciała w powietrze.